Siemaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony i gramy dalej Occupy Mars The Game. Wracamy do naszej bazy. Tam coś widzę na wzgórzu też. Trzeba by było znaleźć te płytki małe. Może tutaj. Idziemy. I może skorzystamy z ładwarki. O. O. Ładowanie tych. Fajne to jest. Fajny taki patent tutaj techniczny. Bo w ogóle gdzieś przeczytałem też a propos całej tej gry. Zobaczmy sobie jeszcze ten H2O. Tu jest, dobra, pełne. Ale zrobimy to tak. Tyk. Woda uzupełniona. Teraz tak, wymieńmy na tą też wodę. Cyk. Dobra. Jak to wygląda z jedzeniem, to sobie zjedzmy to jedno. No i kut też zaspokojony. Która jest godzina? 18. To raczej byśmy nigdzie nie... Kurde, w tamtą stronę mi się wydaje, że tam coś było na wzgórzu. Jakiś budynek. A może mi się tylko wydawało. Bo tutaj gdzieś coś daleko jest. Tu jest to. Tu też jest w tą stronę coś. Tutaj już później też jakieś placówki. Jakiś labirynt, to ja nie wiem, czy ja bym się chciał tutaj okopywać. W ogóle co tu jest? Noctis Fossul. Podobno w ogóle, gdzieś tam też wyczytałem, że mapa Marsa w tej grze... zobaczmy jeszcze baterię. Mapa Marsa w tej grze jest odwzorowana autentyczna położenie Marsa, bo twórcy gdzieś tam współpracowali z NASA i kosmicznymi programami czy coś w tym stylu. Ojej, a co tutaj? To jest zamknięte to? Czemu? Wzrost 10% studium rozwoju 1 z 2. A no dobrze. Niech się tutaj robię. Czy tutaj jest dobrze poustawiane? Jest dobrze. Okej. Bo tutaj jak będzie drugie studium tych ziemniaków, to prawdopodobnie będziemy mogli je przesadzić. W ogóle mechanika mi też wchodzi, widzę punkty. Tak z ciekawości. Nie wiem dlaczego, ale widzę, że tam skacze, ale to dobrze, dobrze. Detektor wody, mod pneumatyczny, palnik. Później dopiero detektor piła 1. Pojazdy terenowe. Okej. Takie coś by się na pewno przydało. Materiały, właśnie co my mamy materiały? Chciałbym na pewno o korytarze, to wtedy byśmy mogli sobie porobić już większą bazę. Z korytarzami, z innymi pomieszczeniami tutaj, powiedzmy. Korytarz poziomujący, kapsuła przetrwania, spoko. Botanika, lodówkę. My lodówkę odkryliśmy, moglibyśmy nawet ją zrobić sobie. Maszyna do nasion. My też to odkryliśmy, nie? Tak. Przetwarzanie żywności. Okej. Okay. Elektryczność. Stół warsztatowy. To by się przydało na pewno. Bateria do... Kurczyna. Wytwarzanie na pewno by się przydało. Zestaw naprawczy. Właśnie, jest coś tutaj takiego. Drukarka warsztatowa. Może w tej drukarce by można było już tworzyć... powiedzmy, układy scalone. Zbiornik do studni. Stół laboratoryjny. A tu już kruszarki do tych łazików. Duża kruszarka. Troszkę tutaj jest główne pomieszczenie. A zobaczmy tak jeszcze właśnie a propos stół laboratoryjny.
Mechanika. Sprężarka. Właśnie, być może w tej mechanice, jakbyśmy się wzięli z dutem za jakieś kamienie, to może by nam też szybciej powpadały te punkty. Dobrze, dobrze. Wyrównanie ciśnienia. O, i mamy na przykład tutaj kamienie. Tylko musiałbym sobie zabrać mnot pneumatyczny do łapki. Gdzie on w ogóle jest? Czy ja go zostawiłem? Bo nie widzę go nigdzie tutaj. Średnia płyta. No właśnie. Nie wiem, czy ja go czasem tutaj nie zostawiłem, bo stwierdziłem, że nie będę nic... prawie w tubę dostałem. I ekwipunek, tak, zostawiłem go tutaj. To sobie weźmiemy tą płytę, mamy dużą, mamy średnie. Nie mamy niestety tych... Dobrze, to teraz tak. Ekwipunek. Młot. Cyk. Pod czwóreczkę. I spróbujemy jakiegoś kamienia. No, właśnie tutaj wskakują nam punkty mechaniki, z tego co widzę, chyba że to tak wskakuje, bo wskakuje. Nieznana ruda. Ja ją znam. Ja imię tu nie kłamię, że nieznana. Jakbyśmy mieli te kruszarki i te inne rzeczy, to byśmy mogli całe takie kamolce wyładować, nie? Ale niestety do takich technik to jeszcze musimy dotrzeć. Voilà. Cyk. To jeszcze chyba dużo, nie? 75%. Wiesz, to się dużo traci teraz przez latarkę. A ja myślę, że to jeszcze sporo i tak mamy. Nie detektor wody. Cyk. Oho. Mamy punkt w mechanice. Czyli jednak takie... zdzieranie kamolców jakieś tam punkty nam daje do tej mechaniki. Dobra, zobaczmy. No nie, ja nie chcę nasionka, nie chcę. Dobra. Technologie, mechanika, no możemy tylko palnik na razie odkryć, który już teoretycznie mamy. Mechanics, technology access level increased. Available point for technological advancement. Stół warsztatowy. To już jakieś wymagania są, nie? No dobra. Ale póki możemy... Braku snu. Ale to tam... Hop, hopie. Weź to jeszcze trochę popracuj. Pośpisz sobie, jak będzie na to pora. W ciągu godziny. Tak, o 22 trzeba się schować do chaty, bo będzie za zimno. Ciekawe, czy później jest, mamy jakąś możliwość zdobycia jakiegoś skafandra cieplejszego. O, może tak to nazwijmy. Bardziej przyjaznego. O, no dobra. Tak. Zaraz. Zbierajmy tylko wszystkie skarby. Dobra. I znikamy. Cyk.
Dobra. Eś, i teraz tak. Możemy teraz ekwipunek, magazyn. Właściwie kruszarki dodawać, czy drukarki. Mamy aż 136 krzemu. Aluminium. Może ja to muszę pierw do kruszarki dać. Żelazo. Gdzie tu krzem jest na przykład potrzebny do szkła, nie? A tego krzemu to ja nie mam. Magazyn kruszarki. Cyk. 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 I może tutaj? Krzem jest tutaj. A, i teraz mamy krzemy. Możemy apteczki na przykład robić. Czyli my musimy to wsadzać do drukarki. Albo kruszarki bardziej. Oxygen 30%. O, co, magazynek? Jeszcze nasiona też jakieś znaleźliśmy. Ostatnio przecież do... No, pamiętam. Elektronika. Cement. Okej. Okay. Młot. Detektor. Przewody. To bym musiał znaleźć. Ale przy nie, elektryczny mamy krzem. To możemy sobie nawet dorobić. Aluminium jeszcze do rury gazowej byśmy potrzebowali. Tutaj też wapń. Może trzeba było po prostu wydobywać bateria skafandra. O! Jakie by się przydały jeszcze dodatkowe. Ale ja bym sobie też wymienił. Tu. Wiem, że tu chyba można naładować butlę z tlenem. Cyk. I ona będzie napełniona już? Tak. W taki sposób można sobie wypełniać butlę z tlenem. Elegancko. Może być spanko. Czas na spanko. Tam nie wiem, do 8 mi się przydało. O. Dobranoc, panie konduktorze. Prześpimy. Noc na Marsie. Tak ledwo widać tutaj tam tak po ciemku. O, jest. Arktur. Energia 50%. Dobrze, dobrze. Nie strasz. Rośliny wkrótce zbiędną. Ale jak ja mam je zrobić, żeby one nie zbiędły? Coś jeszcze leży też podnieść, a to nie. Nie wiem, jak to wygląda tutaj. A to się dopiero ładuje teraz. Ja muszę się sam podładować. Dobra, recharge. Jak tam wygląda z tą botaniką? Czemu to mnie... Co tu się stało właściwie? Co tu się właściwie przed chwilą stało? Okej. Roślina uschła? Czemu uschła?
Przecież miałem wodę. Chciałem za mało tej wody. Przepływ na godzinę. Nie no, mam tutaj tą wodę. W nocy nie ma energii. Ja bym kurde, to ja potrzebuję jak najszybciej zrobić te baterie. Tylko ja nie mam, kurczę. O kurde. Sadzonka ziemniaka. No tak, sadzonka, tylko że to jest uschnięta, nie? Sadzonka. O, ale zasadziłem tutaj. A nie, wyrzuciłem ją tylko. To też chyba będzie można. Kurczę, no ale to. Ale mnie zdenerwowali tutaj teraz tym sadzonką. Więc z tym nic już nie zrobię, chyba, nie? Sprawdźmy jeszcze tutaj. O. Może tutaj coś się da? Tylko co ja teraz muszę... Każdy po kolei przenosić. Nie mamy takiego czegoś tam, jak mieliśmy, jak miałem w samouczku. Miałem takie coś, co mogłem po prostu kilka naraz przesadzać i wsadzać, nie? Zobaczymy, czy to w ogóle coś, cokolwiek zadziała też. No nie, nie wierzę, że to muszę teraz każdą sadzonkę tak brać do łapy. No to jest niewygodne strasznie. Znaczy wiem, że jest taki, był taki item do przykładania kilku sadzonek. Tutaj mi był... Roślina uschła, uschła, uschła. A. Cyk, cyk. To znaczy... I chyba to wyrzuciłem tą roślinę. Gdzieś chyba rzuciłem. Podnieś, podnieś. Może faktycznie, może to trzeba po prostu poprzestawiać cały czas, za jakiś czas. Jedną i w drugą stronę, tylko że chyba trochę za późno to niektórych podniesiono. Zrobiłem.
No cóż. Uczymy się. Uczymy się jeszcze. Ale nie wiem, czy ja nie miałem czasem to coś do robienia z ziaren. Znaczy, czy ja tego już nie odkryłem. Konstrukcje. To nie życie. Nie, tego jeszcze nie mamy. Mamy szafy do przechowywania. W sumie to byśmy nawet mogli zrobić takie szafy tutaj, o. Cyk. Dobra, jak to tutaj działa? Aha, dobra, i tu przerzucamy sobie, nie? Młot do sadzenia, powiedzmy. Powiedzmy, żebym chciał na przykład wszystko to poprzestawiać. Tak, elegancko. Bo idziemy na wyprawę. Tyk, 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 tyk. Jak to wygląda ten... Nie widać właśnie tego ładowania. Nie widać, ile tam na przykład energii, nie, już jest. Będą być to z daleka widoczne, żebyśmy mogli stwierdzić, czy możemy już iść, jechać, czy może nie. Ale chciałbym jechać. Chciałbym jechać dzisiaj tutaj. Szkoda, że to jakoś nie można zaznaczyć też na kompasie tych rzeczy. Na północ oczywiście. Zobaczmy. Ojej. To ładowanie to tak... Ale powiedzmy, że idziemy na ryzyk. No i szkoda, że też mapy nie można właśnie załączać, jak jedziecie na takim skuterku, nie? Idziemy zwiedzać północ. Nie ma to tamto. Na naszym wolnym gruchociku. No, potrzebujemy tych, kurczę, małych kładów scalonych. Może jak tu wjedziemy na tą górkę, to będziemy więcej też widzieć, gdzie mniej więcej jesteśmy. Znaczy, czy coś w ogóle tam jest, nie? Tak, może nie za bardzo chyba. O, proszę bardzo. Mamy nowy punkt technologiczny. Pewnie się przyda. Czemu by nie? Próbuję rozglądać, bo tam coś daleko widać. Ale to jest faktycznie dosyć daleko. Tutaj te... O. Tutaj po drodze coś też jest. Ciekawe, czy mi energii wystarczy, żeby wracać później na piechotę. To będzie słabo. Jak wygląda tam energia? 60. No to teoretycznie starczy mi, żeby wrócić. No bo nie wiem, z 15% może stracimy tej energii, jak dojedziemy do tego czegoś. Ach. Strasznie taki jakiś ociężały jest ten łazik tutaj. Znaczy łazik to nawet nie jest łazik, jakiś kurczę kład, nie? Ale taki strasznie powolny. Cyk. Ła. Ale urwał. No dobra. ...57%, okej. Okay. To jest dziwne, że to tak w powietrzu tutaj wisi. Ale średnia tylko. Tylko średnia płytka, tu coś jeszcze jest. Nasiona. Magazynek nasion. No z tymi nasionami to ciężko, bo... Muszę wyczuć, jak to się... W jaki sposób to się...
robi, żeby to było dobrze. Mam nadzieję, że teraz na tej półce hydro, tam hydro, no to wtedy może nawodnić. I wydaje mi się, że to będzie tak, to polegało na tym, że... To żarcie. Poczekaj, tylko... No zdobyłam na przykład dużo średnich, nawet dużą płytkę, ale nie mogę zdobyć żadnej małej. I stoję tak naprawdę z rozwojem naszej tej osady. No i co, i tutaj nic nie ma. I co, i to wszystko? Tam jeszcze jest jakiś ten pojemnik. Apteczka. No i tablet jeszcze tutaj, no powiedzmy. Ale to tak będzie wszystko, co mogę stąd pozyskać. Zobaczmy w takim razie ten porzucony tablet. Cyk, użyj. Przemysłowe konwertery energii. Zakończyliśmy poprawianie konstrukcji rozszerzonych z transformera. Zapobiega to kolejnym problemom z regolitem. Obecnie konstrukcja jest jednolita, całkowicie odporna na drobiny. Dobra, no i super, że taki jest ten. Aczkolwiek dalej ten bateria wymaga małej płytki. Wszystko wymaga mi małej płytki, tak? Bo jesteśmy na początku jakby... swojej podróży nam po Marsie. I minus to jest taki, że my tutaj tak całkiem, wydaje mi się, randomowo znajdujemy te płytki. I minus jest taki, że ja znajduję ciągle zupełnie inne niż te małe. No idziemy tutaj, teraz dojechaliśmy tutaj, tak? Tak, tu jesteśmy. No tutaj coś jest jeszcze, tylko to jest, kurczę, dwa razy dalej, nie? No jest tam coś w górach. Bo tak de facto... Nie wiem, czy możemy tu coś... No ale to jest zepsute, to nie. No, tego nie mogę niszczyć. Tego też nie. Pytanie jest, czy faktycznie jak coś... No nie wiem, coś poniszczymy, to ta szansa zdobycia tej płytki też jest. Mała rura na przykład tutaj, nie? Coś zupełnie co... To przynajmniej nam się... Te... Niszczenie też jest takie trochę niedokładne jeszcze, ale to powiedzmy no... Early access można wybaczyć, nie? Nie wiem, czy kanister, czy... Paczka wkrętów, mała rura, tak? No właśnie, tylko że nie możemy z niczego uzyskać... płytek scalonych. Znaczy, czy nie możemy, to nie wiem jeszcze. Może to jest jakaś... tylko jakiś procent z jakichś konkretnych itemów. Natomiast czuję, że właśnie to, że... teraz, że ta niewiedza, a dwa, że... taka losowość tych układów scalonych... jakby... uniemożliwia nam jak płyta stalowa. Aha, dobra, płyta stalowa, już myślałem. Uniemożliwia nam trochę rozwój. Dobra. Płyta. Płyta aluminiowa, płyta stalowa. Kurde, no i kurde, nie mam nic. No i nie mam. Nie strasz, nie strasz. Idzie, cały czas zdobywam tak naprawdę takich...
elementy, płyty, tam paczki śrubek, metalowe rury. Nie ma nigdzie takiego elementu jak układy scalone. Tu? A to, o, jakbyśmy to rozebrali? Muszę tu. Nie. Pewnie nie na razie. Nope. Tutaj coś. Nie ma. Nie ma nic tutaj. A to? No, najwidoczniej będę musiał odkryć ten stół warsztatowy i naprawić tą jedną płytkę, to ta by nam trochę poprawiło tą sytuację. Bo byśmy sobie zrobili przynajmniej baterię. A to ja tą rurę teraz tnę? Czy co to teraz tnę? Tak, przewód. A, to z tego przewód wypada. No, właśnie. Problem jest w tej grze też taki troszkę, że nie wiadomo gdzie kliknąć. Ja tu klikam. O, tu na przykład raz mi zrobiło. Klikam. Dalej nic nie robi. O, tutaj. Trzeba wyczuć, gdzie kliknąć, w który punkt, żeby złomować. No, taki troszkę minusik. A nie wiem, te radio na przykład jakbym te złomował. A nie, mógłbym jakoś inaczej te radio? Nie wiem, czy nie mogę jakoś te radio rozebrać? Czy w radiu nie ma? Nie wiem. Nie mam pojęcia nawet, czy te radio można zniszczyć. To jest pytanie takie, które leci w eter. Bo nie wiem. Dobra. No i druga rzecz to na razie my też za daleko nie możemy. Czy my na south? Jedziemy tutaj south, takie trochę w tą stronę. Na razie też nie mamy szansy jakby czegokolwiek porobić, bo jednak no nie pozwiedzać, tak, bo jednak mamy, no mamy ten kład, który no niby tam możemy trochę nim, to jest tam, to jest kamień, to co innego. Tam są jakieś, nie wiem, złoża chyba? Nie, to jakiś kamień, ale to jakiś taki trochę inny, może jakiś inny ten surowiec też. Tam widzę w górach, o, tam za górą w ogóle, jaki jest duży ośrodek. Ja w dobrą stronę jadę teraz? Chyba w dobrą. Zaraz się okaże, że się pogubię. I że w ogóle nie wrócę do chałupy, nie? Ja chyba tam widzę naszą ten ośrodek. O ile to jest ten nasz ośrodek. Tam coś jeszcze widzę. Nie wiem, że już czy tam byłem, czy to coś nowego. My w dobrą stronę jedziemy? Dobre pytanie. Minus też taki, że nie można mapy włączyć. Ja jestem w ogóle. O. Trochę żeśmy zboczyli. Teraz, bo musimy tam jechać.
Kurde, szkoda, że ten quad jeszcze szybciej nie potrafi jeździć. No są jakieś ośrodki gdzieniegdzie. Tylko one są... porozdupcane. A my mamy czas tylko tak faktycznie, żeby coś pozwiedzać do godziny 22. O, nawet w osoby trzeciej nawet nie widać godziny. Dopiero tutaj 18, no właśnie. Ajajajajajajaj. Czuję się na razie ograniczony sprzętem i możliwościami. Kurczę, no, by dawali więcej tych płytek. Tu jest coś. Aha, ale to jest, dobra, to już wiem co to jest, tam jest nasz ten. Nasza baza, tu jest, przeszukaliśmy kiedyś. Czyli tam dalej jest coś nowego. No dobrze, dobrze. Trzeba będzie sobie to zapamiętać. I tam kiedyś się wybrać. Ale fajnie jakbyśmy mogli, bo mam też takie wrażenie, że ja tego kłada będę mógł sobie kiedyś naprawić. To mi się tutaj świeci ładnie. A niebiesko teraz. Mam wrażenie też, że kiedyś my tego kłada będziemy mogli sobie naprawić. I że on będzie szybciej jeździł, mam nadzieję też taką. Chociaż biorąc pod uwagę, jak wygląda aktualny model tego jeżdżenia, to może być też ciężko. Dobra, weźmy ten kabel. Nie. Brak mocy, no tak. On się też nie będzie ładował, ale przynajmniej jak pokaże się słońce, to się naładuje. 18. Możemy się napić oczywiście jak zwykle. Możemy coś zjeść jak zwykle. Jakieś buraki by widzę, że zdobyliśmy. Użyj. Natomiast to jedzenie też nam się kończy. I to jest taki niebezpieczny element. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie odrzuci nagle. No co jest? Ja wiem, że wyrównanie ciśnienia... Może jestem za blisko, jak wyrównuję ciśnienie. No serio? Co to, ja zaraz ginę przez jakieś... A ja mogę wejść tam. Może teraz? Dziękuję, że pozwoliliście mi wejść. O, dobra. Widzę, że tu się niektóre ziemniaki... podnoszą na duchu. No dobrze. To tam wygląda. Mamy tu wszystko zrobione. Pięknie, elegancko. Tutaj na zero weźmy. A z tego co widzę, to nie za bardzo nam tu teraz dostarcza ten ostrzeżenie, że w ciągu godziny będzie... ciemno jest. Dobrze. To? A sleep, dobra. Nieważne. Tu jest ten krzem. Tu sobie magazyn drugi. No tu mamy też tą małą, kurczę, układ scalony, który możemy po prostu naprawić.
duży, tu. Weźmy wszystko do takiego tamtego magazynu, nie? Tu. Teraz tak, technologie. Czy możemy jakieś odkryć? Elektryczność. Mamy punkt w elektryczności. To pójdźmy w ten stół warsztatowy. My go sobie jutro zrobimy. Spróbujemy. I spróbujemy w takim razie naprawić. Patrz, oprogramowanie skafandra wspomagające użytkowania podczas skorzystania ze stołu warsztatkowego. O, to by się było fajne też. Dobra. I spróbujemy naprawić w takim razie tą płytkę, nie? Do 8. Proszę pół. Jak? Nie mogę spać. A, ja nie mogę spać. No i co? Jak jest dłużej niż 6 godzin? Przecież to jest 8 godzin. Ale to też kijowo, że nie można spać dłużej niż... I co, mam się obudzić teraz o 6 godzinie? Warning. Weather alert. Lightning hazard. Oxygen 50%. To? Zagrożenie, co? Jakie porażenie? Burza z piorunami? Czyś państwo zwariowali? Jaka burza? Jakie piorunami? Dziękuję. Dobra. To tu. Okej. Warning. Weather alert. Lightning hazard. Pioruny. Szkło i elektronika jeszcze potrzebne, dobra. Połóżmy tutaj. Ale potrzebuję jeszcze szkło i elektronikę. Płytka stalowa, materiał. O. A płytka stalowa, Jezus, szkło. Dobra. Nieważne. Gdzie mamy szkło? Inwentarz. Aha, to jest lodówka. A dobra, nieważne. Ale mieści ten? Mieści. Szkło. Czy mam w ogóle szkło? Elektronikę mamy. Teczkę mamy. Szkła nie mamy. Tak, tam było potrzebne szkło, nie? Do tego. Szkła nie mam. Ja faktycznie tutaj nie mam tego szkła? Jeśli mi pokażecie. Masz uwierzyć nie mogę, nie? Tak, ta płytka tutaj. Mały silnik, płyta. A nie, jest szkło, dobra. Mamy szkło. I po co ta panika? Też tego szkła też mało. Dobra. Teraz tak. Ja bym naprawić to. Halo? Napraw. Uszkodzone komponenty. To coś. Krok naprawy. Używaj gorącego powietrza w odpowiednich miejscach. Narzędzie hot air. No to powietrze, dobra. Aha, dobra, tutaj widać na tym. O Jezus, ale to słabo widać. O. Aha, w ten sposób. O Jezus, to się teraz zrobił jakiś symulator z tego. Dobra. A to co już naprawiłem? Skrzynia. No dobra.
Przenieść część. O! Na miejscu. Użyj lutu. Aha, i teraz lutownicę. Dobra. Dobra. Naprawione. To teraz coś jeszcze gdzieś tutaj? Jakiś kabelek tutaj, tak? Tylko ja tutaj nie widzę nic. To jest dobre, to jest dobre. Ścieżka. Co ja mam robić z tą ścieżką? O, czekajcie, może tak to będzie widać tutaj gdzieś. A jej brakuje tutaj, tak, ścieżki, czy o co w tym chodzi? Radiator, wytyczka. Układ scalony. Ja muszę tu znaleźć tą ścieżkę, czy o co tu chodzi? Bo nie bardzo wiem, co ja mam teraz zrobić z tą ścieżką. Przydałby się teraz tutaj jakiś samouczek, a nie... Pamięć typu ten, cewka, cewka. Jakieś cewki. Tyczka. Nie, tutaj nie widzę, jakby tutaj było, nie? Skrzynka. No dobra, ale co ja mam z tą ścieżką zrobić, tak? Ona jest między tym a tym, czyli gdzieś tu. No ja ją widzę, tak? Niby. Że jej tutaj nie ma. I co ja mam zrobić z tą ścieżką? Czy ktoś mi to powie? Narzędzie hot air? Nie wiem. Nieprawidłowe narzędzie. Aha. To może lutownicą, tak? W takim razie. A, dobra. Okej. Okej. Naprawione. Mamy teraz... Dobra, naprawiliśmy układ... Salony, okej. Okay. Mam punkt... w elektryczności aż wpadł. Baterie. I materiały też nam wpadł tutaj. Dwa punkty. A mieliśmy co? Pompę zrobić. Dobra. Mały korytarz. Korytarze by się przydały, ale tutaj jest jeszcze drukarka. Spróbował drukarki. I elektryczność. Co to jest? Ulepszenie transformatora, ulepszenie baterii. Ulepszenie tu może, żeby nam szybciej naprawy szły. Botanika. Dobra. Dobra. Możemy teraz zrobić pompę. Ale myślę, że pompę, czyli dostarczenie w końcu powietrza, zajmiemy się w kolejnym odcinku, czyli to trzeba będzie podłączyć pewnie. Czy ja mam w ogóle materiały na to teraz? Konstrukcje. Przepompownia. Mamy materiały. Jest. Tak więc w następnym odcinku zajmiemy się oczywiście
robieniem tlenu w końcu. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara. To mi znowu wjętą te. Uschnięta roślina, no. Czemu?